Poniedziałek, 7 grudnia, Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze Telefakty. Tłumy na Ostrowieckim Rynku, czyli 6 grudnia i Mikołajki. 5, 4, 3, 2, 1, odpalamy! Progospodarcze pomysły prezydenta. Będziemy się starać o pozyskanie środków unijnych. Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim niosą pomoc. Czwarty z kolei kiermasz ciast świąteczny. Takich tłumów jak wczoraj na Ostrowieckim Rynku dawno nie było. Do Ostrowca przyjechał Mikołaj i spotkał się z mieszkańcami. Były prezenty, rozbłysła największa w mieście choinka i świąteczne ozdoby. W taki sposób prezydent Jarosław Górczyński zainaugurował wspólne świąteczne spotkania z mieszkańcami Ostrowca. 5, 4, 3, 2, 1, odpalamy! Wielkim odliczaniem i wspólnym włączeniem światełek prezydent Ostrowca zainaugurował okres przedświąteczny na rynku. Drogie panie, szanowni panowie, a przede wszystkim dzieci. Jestem pod wrażeniem, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj na ostrowieckim rynku, który ożył. Myślę, że brawo dla wszystkich. Mikołajki na rynku to kolejna z inicjatyw, która ma na celu ożywienie najważniejszego placu w mieście oraz uczynienie z niego miejsca spotkań wszystkich mieszkańców. To jest pomysł, który zakiełkował w głowie parę lat temu. Dzisiaj mam okazję jako prezydent miasta urzeczywistnić go. Widzimy piękną choinkę, piękna dekoracja, a przede wszystkim tłumy naszych mieszkańców na rynku. Rynek ożył i to świadczy o tym, że warto dla naszych mieszkańców, dla tych dzieci, dla ich rodziców, takie akcje przeprowadzać. Jedną z atrakcji imprezy był kiermasz, który pozostanie na rynku przez cały okres świąteczny. Na straganach znaleźć można porcelanę, swojskie wędliny i chleb, miód czy stroiki oraz ozdoby wykonywane z najróżniejszych materiałów. Począwszy od naturalnych produktów, czy typu szyszka, typu skorupki nawet z orzeszków, kora, poprzez właśnie już zakupywane półprodukty i zrobione w jedną całość piękny stroik lub choinka. Handlujący przyznają, że stragany w popularnych budkach, które stanęły na rynku, już cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Ostrowca. Bardzo duże, handlowaliśmy tak, że nie mieliśmy nawet chwili na kawę, aby się napić. Zarówno wczoraj, tak jak i dzisiaj. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Sami mieszkańcy miasta wydają się być bardzo zadowoleni z atrakcji, jakie w tym roku czekają na rynku. Kiermasz spotkał się z uznaniem Ostrowczan. Uwadze nie mogła również umknąć wielka choinka. Piękne stroiki są, bardzo ładne ozdoby świąteczne. Dużo wyrobów. I idziemy dalej oglądać. Jestem pod dużym wrażeniem, zwłaszcza, że jest dużo atrakcji dla dzieci. No właśnie, a kiermasz bożonarodzeniowy? No też widziałam, fantastyczne bombki. Widziałam, że trzeba dużo pracy włożyć w to, bo to są niektóre bombeczki takie wykonane ręcznie, prawda? Prawda. A czy inne duże miasta, Warszawa, Kraków, Nowy Jork mają swoje choinki w tym roku? Po raz pierwszy Ostrowiec też ma. Jak ta choinka się pani podoba? No myślę, że jest fantastyczna, jest piękna, po prostu jest piękna. Bardzo mi się podoba, bo do tej pory tak nie było, a teraz jest przepiękna choinka, bardzo. Jestem pod wielkim wrażeniem i olbrzymi plus dla pana prezydenta. Olbrzymi. Świątecznymi światełkami przystrojono nie tylko rynek, ale również inne główne ulice miasta. Iluminacja, która wcześniej stała na rynku, teraz ma swoje miejsce na rondzie przy Zespole Szkół nr 3. Ale to nie koniec dekoracji. Jeszcze do przyszłego tygodnia będziemy uzupełniać nasze ulice dekoracjami świątecznymi. To taki element rozpoczęcia świąt, okresu dla nas Polaków w naszej tradycji chrześcijańskiej bardzo ważnego. Miejskie Mikołajki swoją obecnością uświetnili szczudlarze w strojach reniferów i elfy. Były atrakcje dla dzieci takie jak teatr czy konkursy z nagrodami. Nie mogło także zabraknąć Mikołajów, którzy niewątpliwie byli bohaterami tego dnia. Już tyle rozdałem prezentów, że już wycieram pot z czoła i taki cały czas zmęczony jestem, ale takie moje zadanie, muszę to robić co roku. To nie koniec wydarzeń na rynku w 2015 roku. Tradycyjnie już 23 grudnia odbędzie się tu także miejska wigilia.
Media. Dobre tradycje, dobre wzorce należy kontynuować i Wigilia jest takim dobrym wzorcem, dobrą tradycją. Jestem już po uzgodnieniach z księdzem dziekanem Sarwą. Mamy gościć w Ostrowcu Świętokrzyskim biskupa Nitkiewicza i to w okresie przedświątecznym taka uroczysta Wigilia na naszym rynku będzie miała miejsce. Drugą imprezą, która odbędzie się jeszcze w tym roku, ma być Sylwester. Gwiazdą wieczoru w ostatni dzień 2015 będzie Don Wasyl. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni wyrazili zgodę na zakup dużej działki. Prezydent chce kupić ponad 15 hektarów i przygotować je dla inwestorów. Radni miejscy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyrazili zgodę na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w Agencji Rozwoju Lokalnego. Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta, o czym przekonuje prezydent Jarosław Górczyński. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu gmina stanie się szczęśliwym posiadaczem takiego terenu. Cieszę się z jednomyślności całej Rady Miasta. To jest odważna decyzja w okresie przedświątecznym, w okresie mikołajowym, że miasto nabędzie taką działkę. Radni nie ukrywali swych obaw dotyczących planowanej przez gminę inwestycji. Ponieważ działka proponowana do zakupu ma prawo użytkowania wieczystego, jest to słabsze prawo i lepiej by było, gdyby to jednak było prawo pełnej własności. Czy gmina zamierza przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo pełnej własności? Czy jeżeli będzie umorzenie udziałów, to to jest kwestia, z reguły jest w ten sposób, że jeżeli zbywamy udziały po wyższej wartości niż je objęliśmy, to w przypadku przynajmniej osób fizycznych tak jest, że płaci się 19% podatku ryczałtowego dochodowego, czy w przypadku gminy nie ma takiej sytuacji. Prezydent ma konkretny plan na zagospodarowanie działki. Tereny te mają zostać przeznaczone pod inwestycje dla przyszłych potencjalnych inwestorów. Będziemy się starać o pozyskanie środków unijnych na przygotowanie terenów inwestycyjnych, a ta działka to jeden z pierwszych kroków. Miasto do tej pory nie dysponowało tak dużymi gruntami, a w tej chwili staniemy się posiadaczem ponad 15 hektarów. Mam nadzieję, że za chwilę zaproponuję radnym kolejną transakcję na kolejne grunty po to, żeby je przygotować, podzielić, uzbroić i sprzedać z korzyścią dla przedsiębiorców i dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, bo każdy jeden inwestor, który założy tutaj swój oddział, swoją siedzibę, wybuduje zakład, zatrudni naszych mieszkańców. Działka, którą miasto planuje kupić, leży na terenach dawnej huty Marcelego Nowotki. To są tereny dawnego wydziału, tak zwanego wydziału kolejowego huty Ostrowiec, kiedyś huty Marcelego Nowotki. Te tereny były w rękach prywatnego właściciela. Później zostały przejęte przez syndyka, przez komornika, przez banki i w tej chwili miasto dokona takiej odważnej transakcji nabycia tych gruntów na rzecz gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Jest szansa, aby działkę kupić po okazyjnej cenie. Nie jest jednak pewne, że gminie powiedzie się licytacja. Jak na 15 hektarów nie jest to drogo, bo mamy zgodę Rady Miasta, aby do kwoty 1 800 000 licytować tą działkę. I to jest dobra cena, jak za taki duży obszar. Będą kolejne, chciałbym, abyśmy też scalili jeszcze jeden grunt i wtedy już będzie pełny areał do tego, żeby móc proponować dużym, bardzo dużym inwestorom takie tereny. Tereny inwestycyjne to szansa na znalezienie inwestora. Na tym szczególnie zależy prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego. Się przygotować to potrwa, ale zależy mi bardzo, aby tych miejsc pracy w Ostrowcu powstawało. A mam bardzo pozytywne przykłady. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z jedną z firm, która zwiększa zatrudnienie i było mi bardzo miło, kiedy zwiedzałem i wizytowałem bardzo profesjonalny zakład z nowoczesnym sprzętem, z robotami, który jest zlokalizowany na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Działania mające ożywić gospodarczo Ostrowiec Świętokrzyski wymagają czasu i pieniędzy. Pierwsze kroki zostały jednak podjęte. W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim już po raz czwarty połączono smaczne z pożytecznym, przygotowując kiermasz ciast świątecznych. Wypieki przygotowali studenci oraz kadra profesorska, ale nie tylko. W tym roku po raz pierwszy do akcji przyłączyły się ostrowieckie cukiernie. Cel jak zwykle szczytny. Tym razem uczelnia chce pomóc 3-letniemu Bartkowi.
W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim kiermasz ciast świątecznych to już tradycja. Uczelnia urządza go od kilku lat. Czwarty z kolei kiermasz ciast świątecznych, oczywiście z charytatywną akcją w tle. A charytatywna akcja w tym roku skupia się wokół pomocy dla 3-letniego Bartka. Bartek ma 3 lata, jest chory, ma chore serduszko, potrzebuje 160 tysięcy złotych na operację i korektę tej wady. W związku z tym, że jest to krewny jednej z naszych studentek, a my zawsze staramy się jednak też wyjść naprzeciw potrzebom naszych najbliższych tak naprawdę, postanowiliśmy w tym roku dwukrotnie przeprowadzić akcję zbierania funduszy właśnie dla Bartka. Kiermasz ciast odbył się w minioną sobotę, ale to nie koniec. W tym roku potrwa on przez 2 weekendy. Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji spróbować studenckich wypieków, będą więc mogli zrobić to w następną sobotę. Swoje ciasto na kiermasz podarowała każda z grup studentów uczących się na WSBiP. Dziś mamy 25 różnych ciast. Na następny weekend spodziewamy się jeszcze więcej, bo będzie jeszcze więcej studentów niż teraz. Nie mogło także zabraknąć tortu od przedstawicieli samorządu studenckiego, którzy dołożyli wszelkich starań, aby cała akcja przebiegła pomyślnie. W naszą akcję włącza się również kadra i pracownicy administracyjni, którzy bardzo chętnie kupują u nas ciasto. Ciasto od samorządu studenckiego również dla Bartusia przekażemy jak najbardziej. No liczymy na duże zyski, nie ukrywam. Mamy w tym szczytny cel. W tym roku jest on bardzo wyraźną twarzą Bartka, więc liczymy na studentów i na wsparcie wszystkich. Wypieki były przeróżne, do wyboru, do koloru, a koszt charytatywnego ciastka i kawy to symboliczne 5 zł. W ubiegłym roku pieniądze przeznaczono na zakup zabawek dla dzieci z domu dziecka w Małachowie. Na specjalne zamówienie były to gry edukacyjne i nie tylko, bo oczywiście FIFA 5 czy FIFA 6 to było marzenie, które spełniliśmy, więc potrzeby duże, małe i marzenia dzieci pod kątem studenci dzieciom. Do tej pory dzięki kiermaszom ciast na Ostrowieckiej Uczelni udało się pomóc m.in. rodzinie, która potrzebowała pralki. Sprzęt mógł zostać zakupiony dzięki 2000 zł zebranych podczas jednego z takich kiermaszy. W tym roku do akcji przyłączyły się również 2 ostrowieckie cukiernie. W Telefaktach czas na sport. W 5. Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym Piłki Wodnej o Puchar Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego zawodnicy KSZO Ostrowiec ulegli przyjezdnym drużynom. Waterpoliści z Ostrowca znaleźli się tuż za podium. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Dynamo Lwów, SKP Koszyce, Spandau Berlin to drużyny biorące udział w tradycyjnym już w Ostrowcu Świętokrzyskim mikołajkowym turnieju w waterpolo. To już jest 5. edycja mikołajkowego turnieju od 3 lat w wymiarze międzynarodowym i mam nadzieję, że ta impreza świetnie służy i młodzieży i naszemu miastu. Pod względem organizacyjnym turniej to prawdziwy sukces. Do Ostrowca przyjechało wielu zawodników i miłośników piłki wodnej. No samych zawodników to jest 90 osób, także to już jest, że tak powiem, dosyć liczna grupa. Natomiast za tym idą rodzice, którzy przyjadą, znajomi znajomych. Także i zarówno pod względem ilości uczestników, zawodników, jak również pod względem ilości kibiców na trybunach należy być zadowolonym. Mniej powodów do zadowolenia daje wynik turnieju. Młodzi waterpoliści z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski mimo tytułu Mistrza Polski nie byli w stanie konkurować z rówieśnikami z sąsiednich krajów. Przegrywamy z Ukrainą, przegrywamy z Słowacją. Znaczy z Ukrainą, no mówię tak w uproszczeniu, wiadomo o co chodzi. Każdy podnosi swój poziom, bo tu trzeba dodać, że praktycznie w naszej drużynie jest 6 reprezentantów kraju. To jest raz. 2 zdobyli złoty medal w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Ani jednego meczu nie przegrali. Czyli to świadczy o zróżnicowanym jednak poziomie w innych krajach i u nas. Dlaczego w ten zestaw drużyny? Ponieważ mam jakby przegląd tego, czy zawodnicy moi idą do przodu, czy stoją w miejscu, co należy zmienić, co poprawić. W ocenie kolegów, trenerów z innych krajów, znaczy z innych klubów wyszło to pozytywnie, bo ocenili, że chłopcy zrobili duży postęp. Trenerzy przyjezdnych drużyn o turnieju mikołajkowym w Ostrowcu Świętokrzyskim wypowiadają się wyłącznie dobrze, zarówno o poziomie, jak i o organizacji zawodów. No na razie jestem zadowolony. Niestety nie mogliśmy przyjechać normalnym składem, bo mamy w tym czasie ligę tych roczników i po prostu skleciliśmy taką trochę słabszą drużynę, żeby tutaj móc uczestniczyć w tym turnieju. Bardzo piękny turniej. No my już przyjechamy trzeci raz to na turniej.
Przeszliśmy około z nią drugie miejsce. Przyjezdni pokazali piłkę wodną na wysokim poziomie. U naszych sąsiadów wiele się jednak różni już na etapie przygotowywania zawodników. No jest, w Niemczech jest o wiele więcej drużyn. Seniorzy grają na lepszym poziomie, bo obijają się po prostu olimpiady, też mają swoje cele. No chyba jest troszeczkę, jest inny system, tak mi się wydaje. Finansowe wspieranie przez miasto, także, że to tak jest troszeczkę inaczej. Na Ukrainie dzieciaki nawet muszą sobie kupić spodenki startowe. Płacą w 100% za każdy wyjazd na zawody plus składkę do klubu. To samo jest w Berlinie, w Spandau Berlin, klub z takimi tradycjami i to samo jest na Słowacji. Różnice w systemie szkolenia, podejściu do piłki wodnej oraz w poziomie sprawiły, że ostrowczanka Zuzanna Wiecheć, grająca do tej pory w barwach Krzyostrowiec, swą karierę postanowiła rozwijać na Słowacji, w tamtejszej drużynie SKP Koszyce. Decyzji nie żałuje. Bardzo mi się tam podoba, dziewczyny są bardzo miłe, przyjęły mnie również bardzo miło. Wiem, że wiele muszę się jeszcze nauczyć, ponieważ są tam zarówno dziewczyny z reprezentacji, jak i młodsze koleżanki, które grają naprawdę bardzo dobrze. Muszę podać, że Zuzi jest bardzo szykowna graczka, a preto SKP Košice angażowali ją, a graje za Košické drużstwo juniorek i kadetiek. Jak sobie radzi? Bardzo dobre, ale potrzebuje się nabrać skuseności, ale szykowna jest, a wierzę tomu, że będzie bardzo dobrą graczką. Paradoksalnie mimo ostatniego miejsca królem strzelców mikołajkowego turnieju w waterpolo został Aleksander Ozga z Krzyostrowiec, a jego kolega z drużyny Jakub Kochański otrzymał specjalny puchar dla nadziei ostrowieckiej piłki wodnej. No jeżeli mamy tutaj strzelców, to chyba ty indywidualnie jesteś zadowolony z tego turnieju. No nie bardzo, wolałbym chyba jednak, żebyśmy byli jak najwyżej drużynowy. Czyli oddałbyś ten swój indywidualny puchar za medal drużyny? Chyba raczej za pierwsze miejsce tak. Starałem się cały rok, żeby dostać tą nadzieję Krzo. Cały czas pokazuję, na co mnie stać, a jeśli nie wychodzi mi, to staram się to nadrabiać na treningach. Krzo deklarują, że w przyszłym roku mikołajkowy turniej również zostanie zorganizowany. Nie wiadomo jednak, jaką przybierze formułę. I tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru, a serwis informacyjny jutro o stałej porze zapraszam w imieniu Klaudii Syrek.